Znalazłem w internetach ciekawy wóz i umówiłem się z klientem na spotkanie. Jest ich tylko 5 w Polsce. Zobaczymy, co to za rarytas. Samochód brudny, na zdjęciach był też brudny, więc to dla mnie tylko plus, bo odstraszał potencjalnych kupujących. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, cześć. To ja dzwoniłem. Mogę sobie od razu tam? Tak, tak? Proszę. Zaczniemy od maski. Powiedz mi, ty pierwszym właścicielem to ty nie jesteś raczej, nie? Ale... Ja nie, bo ojciec kupił go po prostu, jak się urodziłem. Powiększyła mu się rodzina, potrzebowała czegoś większego. No i tak już zostało. Trochę nim jeździłem, ale potrzebuję czegoś mniejszego do miasta. Pod maską wygląda bardzo dobrze, nie ma wycieków, nie ma nawet przypoceń, więc jak na 25-letnie auto, jest rewelacja. Wygląda ciekawie. Zwrócił uwagę moją z racji właśnie tego, że to jest salon Polska A2, to, bo ma jak na swoje lata mega fajne wyposażenie. Pamięć foteli, nagłośnienie, cały w elektryce, tempomat, no i motor przede wszystkim, 5.9, no i przebieg. 155 tysięcy przy tym samochodzie, 5.9, to wcale się nie dziwię, że on ma mały przebieg. Auto w 97 roku musiało kosztować majątek, jest full wyposażone, bo ma nagłośnienie, elektryczne fotele, z pamięcią fotele i to wszystko działa, więc na tamte czasy to była chałupa. Bagażniczek. No nie wygląda źle jak na swoje lata. Parę pierdół jakieś tam do zrobienia, uszczelka, amortyzatory, ale to lata zrobiły swoje, nie? Nie widać tutaj większej ingerencji blacharza. Nawet nie zabierałem miernika, bo samochód powyżej 20 lat, to nawet jest cały pomalowany, to powiem szczerze, że na plus, a nie na minus. Samochód obejrzałem, podoba mi się z zewnątrz, muszę go teraz sprawdzić tylko i wyłącznie, jak jeździ. Jak będzie jeździł dobrze, to na pewno go kupię. Jakieś grubsze naprawy, pamiętasz, może były, czy po prostu typowa serwisowa? Typowa serwisowa, nie przypominam sobie większych napraw. Nie potrzebował tego, wszystko działało sprawnie, więc... No widzę właśnie, tak nawet wyposażenie działa, pamięć foteli nawet działa. Całe wyposażenie działa bez zarzutu, albo ktoś dbał, albo po prostu się nie zepsuło przez 25 lat. Jedziemy tutaj kawałek prosto i... To jest, to trochę go może, wiesz co, przycisnę. Tak może bez szaleństw, bo jesteśmy w mieście. Odpycha się, chce jechać, jak prawdziwa V8-ka. Jest. To jest przyjemność z jazdy. Na razie jeździmy na koszt klienta, więc pojeżdżę dla przyjemności. Coś tam buja nim, tak, nie wiem, czy amortyzatory, które może będą do wymiany. Trzeba zrobić test amortyzatorów, bo są takie bujające, nie, ale ogólnie względem wieku, można było się czepiać do takich pierdół różnych, ale to wiesz, to mam 25 lat, nie? Samochód jeździ bardzo dobrze, jest w dobrym stanie, trochę go pochwaliłem i to mój błąd, ale mam nadzieję, że coś tam z tej ceny jeszcze urwę. Dobra, to wracamy, nie będziemy, mówię, w kółko jeździć, bo przejechałem się, silnik pracuje, wszystko jest okej. Nie emituje tutaj żadnych błędów, moc ma. Ładnie burczy. No i tyle, no. Także dobra, jedziemy na miejsce i słuchaj, tam sobie pogadamy na spokojnie, nie? Wiem, że trzeba będzie negocjować cenę, ale tych modeli jest tylko 5 w Polsce. No i co, przemyślałeś, ile chcesz mniej więcej dostać za samochód? Tak jak mówiłem, jest wystawiony za 38 tysięcy. Trochę dużo, no. Słuchaj, mogę ci zaproponować, bo podejrzewam, że nie ma tutaj, kolega się nie ustawia po te auta. 3 dyszki? 30 tysięcy to gruba przesada. 8 tysięcy na pewno nie spuszczę. Jeśli weźmiesz go dzisiaj, to mogę trochę opuścić. 37? 37, no idziemy 1000 w dół, ale tysiaka to na pewno wydam na przygotowanie tego samochodu, więc musi być ta cena trochę bardziej atrakcyjna. 37 to za dużo, wiesz? Mogę tam coś podrzucić do tej ceny, ale to tak 32. Jestem gotów go sprzedać za 35 tysięcy i ani złotówki taniej. Co powiesz na 35? 35 tysięcy to jest dobra cena. No dobra, no. Chodź, załatwimy papiery, zrobić szybki przelew.